Po ujawnieniu tzw. afery hazardowej w 2009 roku Zbigniew Chlebowski zawiesił swoje członkostwo w partii. W kwietniu tego roku śledztwo w tej sprawie umorzyła prokuratura, a politykowi nie postawiono zarzutów. Po tym jak zrezygnował z członkostwa w Platformie, rozważa start do Senatu. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Ja 12 sierpnia wystąpiłem oficjalnie z Platformy Obywatelskiej. W tej chwili zbieram podpisy pod założeniem własnego komitetu jako kandydat niezależny. I myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych dni, żeby podjąć ostateczną decyzję dotyczącą startu w najbliższych wyborach do Senatu. Jak przyznaje polityk, decyzja o odejściu z partii, z którą związany był od wielu lat, nie należała do łatwych. To jest partia, w której ja dobrze się czułem, mam tam wielu przyjaciół i bez względu na tą moją decyzję nadal będę tam miał wielu przyjaciół i liczę też, że to jest partia, która wygra najbliższe wybory parlamentarne. Zbigniew Chlebowski dodaje przy tym, że decyzja nie była kierowana osobistymi urazami do kolegów z partii, którzy odsunęli się od niego po aferze hazardowej. Nie mam dzisiaj jakichś wyjątkowych pretensji czy żalu do kolegów. Takie trudne chwile też uświadamiają i pokazują, kto jest prawdziwym kolegą, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto się w takich trudnych chwilach odsuwa. Myślę, że tak jest w naszym życiu, nie tylko w polityce, że trudne czasy weryfikują przyjaźnie i weryfikują również najbliższe otoczenie. Rozpoczęło się zbieranie głosów, które pozwolą na powołanie komitetu. Pod prośbą o poparcie musi podpisać się 1000 osób. W ciągu kilku dni polityk spotka się z dziennikarzami, by podzielić się decyzją w sprawie startu w wyborach. Drodzy mieszkańcy Świnicy, powiatu świńskiego, ja nigdy was nie zawiodłem. Ja zawsze wiernie służyłem i starałem się rozwiązywać wasze problemy. Zawsze byłem uczciwy, co udowodniło również postępowanie prokuratorskie. Jeżeli podejmę decyzję, żeby startować, to tylko dlatego, żeby móc służyć wam przez najbliższe 4 lata.